ZTM zrywa kolejne umowy z przewoźnikami. Odwołane kursy lub zmiany w rozkładzie jazdy pasażerów już nie dziwią. Powodem ostatnich ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej jest wypowiedzenie umowy dwóm przewoźnikom, firmom A21 i VBUS. Te firmy niestety nie realizowały kursów, które były im zlecane. Od wczoraj obowiązuje nowy rozkład jazdy linii 51. Częstotliwość kursowania tej linii to co godzinę. Ogólnie wypowiedzieliśmy umowy na obsługę linii 96, 154, 672, 672N i 231. Także już 5 umów z dwoma przewoźnikami. ZTM stara się łatać dziurawe rozkłady jazdy przy pomocy innych przewoźników. Na przykład realizację kursów linii 672 wzięły na siebie dwa PKM-y, katowicki i sosnowiecki. Nie oznacza to jednak, że te przedsiębiorstwa nie mają swoich problemów. Kierowców brakuje w praktycznie każdym PKM-ie. Każdy jest w stanie zatrudnić kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu nowych kierowców. My również to robimy, zatrudniamy cały czas nowe osoby. Natomiast nie jesteśmy w stanie też obsłużyć wszystkich linii, które mamy założone. Dlatego też musieliśmy się wspomóc, podobnie jak inne PKM-y, podwykonawcami. Jak mówią związkowcy, kierowców brakuje, bo zarobki nie są adekwatne do obowiązków. Samorządowcy z kolei twierdzą, że już teraz dużo płacą za transport publiczny i tu koło się zamyka. Spośród gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii najwięcej pieniędzy na komunikację wykładają Katowice. W 2022 roku, czyli obecnie, szacujemy, że to jest kwota 575 zł na mieszkańca. Rok wcześniej to było 513 zł, a dwa lata wcześniej 489 zł, więc to pokazuje, że rzeczywiście z roku na rok te koszty organizacji transportu w przypadku Katowic są coraz wyższe. Niewiele podnoszą się za to zarobki osób, których praca jest niezbędna, żeby komunikacja miejska mogła funkcjonować. Podwyżka dotknęła jednak pasażerów. Od połowy października za tę samą usługę płacą więcej. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wyjaśnia, że transport nie może być tani przy coraz wyższych kosztach wywołanych m.in. inflacją i cenami paliw. Co spowodowało konieczność i zmiany cennika ZTM, ale również wzrost stawki jakby tej składki zmiennej, którą gminy tworzące metropolię, dla których metropolia organizuje ten transport, ona również rośnie. Wiemy, że w przyszłym roku będzie to wzrost około 20%. Wraz ze wzrostem cen nie idą w parze niestety pozytywne zmiany dla pasażerów. Na razie można mówić raczej o tym, że komunikacja funkcjonuje, niż o tym, że się rozwija. Choć i z tym pierwszym bywa różnie, bo nierzadko zdarza się, że ktoś czeka na autobus, który nie przyjedzie.